Siemaneczko, nie robię z tej strony Buddy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Green Hell. Moi drodzy, jak widzicie, zrobiłem sobie tutaj zupę mięsną, którą zjemy. Druga zupa mięsna i znalazłem kawę. Wypijemy sobie kawę. Energię nam daje, zdrowie psychiczne plus jeden. No, takie w miarę. Upolowałem również sobie kapibarę. Zawędziłem, powiem wam. No i dobra. Jesteśmy w tym obozie, co sobie zrobiłem. Bo jak mówiłem, całą, nie będę wam pokazywał drogi, bo troszkę błądziłem. Spotkałem kilku tubylców. Jest oczywiście ze mną Dolores, tam siedzi w bikini. Cześć. W bikini. Dobra. I co? Dobra, deszczyk pada, jak to w dżungli. Lecimy do, jak to, do A2. Dobra, czyli musimy iść tutaj. Weźmiemy sobie jeszcze to. O, to na pewno się przyda. Tłuszcze. I teraz powinienem mieć wszystko na maksa. Elegancko. Linę potrzebujemy. A, zepsuła mi się zbroja oczywiście. Zrobiłem sobie nową. Część po prostu. I dobra, jesteśmy tutaj. Przytrzymujemy. Dobry jestem, to jakaś superancka tata. Dobra, weźmy sobie naszą plemienną włócznię i uwaga na pajączki i skorpiony. Powiem wam tak, o, a jeszcze coś ciekawego. Kolec płaszczki w tych rzeczkach, takich strumieniach. Można spotkać płaszczkę. Cholernie jadowite te płaszczki są. Powiem wam. Kilofu nie ma, żeby rude miedzi sobie wytwarzać, ale to jeszcze dojdziemy do tego. Pusta ta jaskinia jakoś tak. Idę sobie ostrożnie. Oczywiście chciałbym przywitać swoich subskrybentów obecnych. Pełno kamieni. Opróżniłem swój plecak, ponieważ byłem ciągle przeładowany. Biorę oczywiście ze sobą kubek wody, znaczy bukła, który znalazłem koło jeepa. Mam 100% 100 jednostek. Mięsko z kapibary, żeby się w razie czego pożywić. A owoce na pewno złapię po drodze. Dziwna jaskinia. Patrzcie, jak przeszłem koło gnidy. Dobra, sobie weźmiemy, to chociaż sobie upieczemy skorpiona. A, no i oczywiście trzeba uważać na ptaszki. Na ptaszniki, nie na ptaszki. Dobra, mapa, nowe miejsce. Jesteśmy gdzie teraz? Co, mapy nam zabrakło, bo chyba jesteśmy gdzieś tutaj. Nowy numer. No dobra, zobaczmy teraz, co w dzienniku nam piszą. Gdzie jest Mia, bla bla bla. Sprawdź lokalizację Lambda 2. No użyliśmy haka. No i co? Weszliśmy. Bóg wie gdzie.
W nieznanym nam miejscu. Zobaczcie, te psychotropy są tutaj. Dobra, odchodów na razie nie potrzebuję. Co to za gra, że te odchody zbierasz? Dżungla. Dobra, nie będę brał tego grzechotnika. Kapibara. No najgorsze jest to, że wylądowaliśmy w miejscu, którym jest nam kompletnie nowe. I tak w sumie teraz nie wiemy, gdzie mamy iść. Czterdzieści na 22. 40 na 22. Gdzieś jesteśmy tutaj? Kurczę, trochę dziwne. Bo tak naprawdę... Nic nam się nie włączyło. Tak naprawdę to... Nie mamy nic. Po prostu błądzę. No powiem wam, nic nam się nie odblokowało. Mi się zdaje, że wylądowaliśmy gdzieś koło tego jeepa. Na Morzyny. No tak, czyli skoro jesteśmy na Morzynach, to jesteśmy gdzieś blisko tutego. Czyli w sumie tak jakby nas przyniosło to
To tu. Jak się nie mylę. Niestety to chyba tak jest. Weszliśmy do jaskini, odkryliśmy lampę i co, i tyle. No tam są te doki. No niby tak, no. Znowu jesteśmy, za przeproszeniem, w czarnej dupie. Nic w sumie nam to nie dało, zbadanie Lambdy 2, ani jakiejś nowej kwestii dialogowej. Kompletnie nic. Tu byłem, szukając miskę. Osobno sobie wezmę, napiję się. Znowu jakieś ścierwo mam. No mam. Znajdź pomoc, sprawdź lokalizację w Lambda 2. Użyj haka, wspinaczkę, by dostać się do Lambda 2. No niby się dostałem. Pijawki mnie chyba żrą. Ale nie widzę żadnej. A nie, jednak są. Żeby pościągać. Druga rączka, dobra. Weźmy mapę. No jesteśmy tu. Czyli tak w sumie teraz byśmy musieli pod skosem pójść. No i dobra. Nie, to się wracamy do Namorzynów. To nie w tym kierunku bodajże. Dobra. Przeżyłem już dość sporo, to muszę wziąć. Nie, 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 i to. No i dobra. Teraz znajdźmy dawkę piaskową. No, tytoń mam przecież. Tytoń mam, muszę znaleźć teraz. Jeszcze cholerny lampar. Lampard szybko ucieka. Zrobiłem sobie zbroję, to całe szczęście. A i tak mnie chyba pochlastał, więc...
Nie będę się tym nawet przejmował. Ale to będę potrzebował, bo tłuszcze mi dadzą. Wymiar wodany i nawodnienie, dobra. Jest, dobra. Szybki opatrunki trzeba robić. Tutaj. Wytwarzanie. Dobra. Cyk. Cyk. I ten jeden z popiołem na rany szarpane. Poznając życie. Mam ranę. Znając życie, to mam tą ranę. Dobra. Na tym ręku nie. Na tym ręku pijawka oczywiście standardowo. Ale na tym ukąszenie. Niwelujemy. Ale już mam, widzę, że mam rozwalony. C. Druga nóżka. Pa, nie mam rany. To jednak mnie uchroniło. Pancerz mnie uchronił. Ale już nie mam pancerza. To jednak pancerze coś dają. Ale ten już jest rozwalony. Jak się nie mylę. Nie, jeszcze 80%. Ten 85%. A to jest zepsuta zbroja. No niestety. Widzicie, jednak dają nam te pancerze ochronę przed atakami zwierząt, więc więc warto je jednak budować. Znaczy tworzyć, nie budować. No dobra, no to cholerna świnia mnie wystresowała. O, następny wąż. Dobra, to sobie weźmiemy do żarcia. To chyba biegłem. Gdzieś jestem tutaj. Tu jest ta jaskinia. No szlak by to trafił. No powiem wam, że w tym momencie chodzę po omacku. Mam chęć po prostu zapisać jeszcze raz i wejść do tej Lambdy 2. No tam jest po prostu bez sensu krążenie. Patrzcie, widzicie? Ale by nas pająk. Te pająki też są giganty. To jest ptasznik. Ptasznik Goliat. Z tego Goliata można też robić bandaże. Patrzcie, nawet wam pokażę to. Zobaczcie. Zważamy sobie bandaż. I teraz jeszcze raz wytworzenie. To tutaj. I zobaczcie. A nie.
Nie, zniszcz. Wiem, że z któregoś pająka można byłoby coś wytworzyć, ale... Kurde, teraz nie pamiętam. A wiem, że można było właśnie z Goliata jakieś tam nóżki czy coś wkładać. Drewno mi nie dobra. Znowu gdzieś grzechotnik. Tylko cholerstwa jest od groma. A ja mam wrażenie, że po prostu krążę. Krążę w miejscu. Babka lecznicza, na razie na wysypkę. Ho, 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 mamy jakieś sidła. Naprawdę nie trafiłem? Aha, czyli ja jestem tutaj jako złota. No skoro jestem koło kopalni złota, to tu bym musiał pójść w dół, czyli na S. Czyli biorąc pod uwagę, musimy iść cały czas w kierunku tamtym. Znowu kijanki. Oho. Hey, Mia. I think I found a crashed plane. Really? How big is it? Oh my god, any corpses inside? Nope, don't tell me. Is there a flight number? 815? How long ago did it crash? Do you have any idea what happened to it? Jake? Jake? Hang on, what? Sorry, I was just taking it all in. It looks like it was rather small, just a few seats, but pretty new. Doesn't seem like it's been here long. But, yeah, this wasn't an accident. He was shot down. Shit. I don't want to repeat myself, but please, be careful. Whoever did it must have already scavenged everything that they could. Plane! The first thing that I saw after the accident was a plane. Is someone searching for me? Maybe I should light a big fire. Yeah, I don't think so. You know well enough you're on your own. I wasn't imagining things, I think. It was flying low, as if searching for something. Or it might have just taken off. I don't know what you saw, but it would be wonderful if you found an airstrip.
We could just fly away. Yeah, that would be awesome. So, where would you want to go? Europe. I'd go back to Spain. You? Okay. Yeah, I miss Europe so much. Echo de menos a mi familia. I know, Mia. You'll see him soon, okay? Over and out. Okay. Muszka z Bali. Aż jeden kamień. Co my tu mamy? O, wołowinka. Puszki se wezmę. Mleko w proszku. Racja żywnościowa. Elegancko. Rozpalimy sobie ognisko może tutaj. Jeszcze nie mam drewna, dobra. Tego nie mogę ściąć. Dlatego? To deszcz pada, przecież mogę napełnić sobie wodę. Dobra. To bambus. To raczej z rozbitych bambusa nie zrobię. Dobra. Rozbity samolot znalazłem, tak? No dobra, no to... Woda się robi. Picie mam. Dobra. Rozpalmy sobie jednak ognisko. Mam słychaliście? Chyba nie. Dobra, to musimy jednak chwilę się powstrzymać i znaleźć jakąś palmę. Suchymi liśćmi. Tylko powiem wam, że w tym momencie mamy lipę. Dlatego, że dlatego, że nie mamy suchych liści.
Pora do szczofa. No dobra, no to może prześpijmy się. Skoro... mamy aż takie... braki. Patyczki se pozbieramy. To jest suchy liść, dobra. Bananowca. No i jestem zasmucony. Dobra, trudno, pójdę spać. Zawsze to jest coś. Prześpię się. Zdrowie psychiczne mi nic ciekawego nie ma. To też dalej wali. Jeden kopot, drugi, trzeci, wypij, 30, wypij. Dobra. Tu mam do reszty, dopełnijmy sobie manierę. No, mięso mi się zepsuło, no tutaj to wywalimy. To mam jeszcze 3 godziny ważne. Ale znowu nie znajdę żadnych suchych liści. Ponieważ trzaska deszcz. Tu jest chyba suchy liść. Liść bananowca. Jest, dobra. Mamy suchy liść. Bananki se wezmę, bo węglowodany. Dobra, no to co, rozpalamy ognisko. Tych pijawek to jest od groma tutaj. Nie wiem, czy one się rodzą od razu. No i dobra. Dobra, wrzucamy sobie mięsko. Półki lepiej, żeby zostały. To sobie wezmę, bo potrzebuję tłuszczy. I zjemy sobie banany. Dobra. Zdrowie psychiczne idzie nawet w miarę. No i dobra. Weźmy sobie miseczkę. Jeszcze jedno musimy
wypić. Na razie zżółwie skorupka zostaje. A skorpiona mogę ugotować? W tej potrawce? Zepsuty. Potwierdź. Nie, skorpiona mogę jedynie upiec. No dobra, trudno. Tuńczyk w puszce. Wołowina w puszce, ser w puszce. Dobra, zjemy. Tłuszcze. Dobra. Zdrowie psychiczne mi odrasło. No moi drodzy, no i co? No to trzeba będzie kończyć. Pójdę jeszcze raz do tej Lambdy 2, bo tak w sumie teraz nie mam pojęcia. Odkryłem samolot rozbity, złoto. Mam tu lokalizację tego wszystkiego. Łóżko z Bali mam. Bambusowe łóżko. Łóżko z Bali. Chyba jest lepsze, ale więcej wymaga. No i co? Stojaki na broń do nice. No dobra. Sprawdziłem Lambdę 2. Chyba. No i tutaj się zatrzymamy, moi drodzy. I tyle. I spotkamy się jeszcze raz, ja tam dojdę do tej Lambdy 2. Bo tak naprawdę to ja nie wiem, jak tam trzeba iść. Przejdziemy się jeszcze raz. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Tu zostaje obóz. Są jakieś kokosy. Puste bo puste, ale zawsze coś zostanie. Łóżko do spania mieliśmy. Odkryliśmy samolot. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Elo, pa, pa.